Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Tomb Raider z 2013 roku. I cóż, żeby długo nie przedłużać, kontynuujmy. Czekajcie, dajcie mi przypomnieć, które to było. To chyba było to. Tak, bo to było tamto. To 2 lata temu grałem, serio? Kurczę, ostatni raz, lol. I chodzi tak prawdziwie, co nie? Tam troszeczkę tylko przyszedłem, co nie? Tam całej gry nie przechodziłem. Dobra! Zastanówmy się, co tu trzeba zrobić, kurczę, bo ja tu nie wiem. Właśnie. To jest najgorzej, bo ja nie wiem, które mam klawisze wciskać, Holender. Jeszcze raz, czekajcie. Pobrukujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może o te? Tu już wiem, które trzeba, dobra. Właśnie, nie wiem, które klawisze, czy... Bo tu są... Bo tu jest, tak dobrze widzę, kilka. To jest właśnie najgorsze, bo nie wiem... Czekajcie. Te nie. Te odpadają klawisze, te takie strzałki mi chodzi. Co nie? Czekajcie, może... Czekajcie chwilę. Ale tu nie będzie w tym. Czekajcie, kurde. Chwilę, tego nie. Chwila. Boże. Dajcie mi popatrzeć, jak to trzeba przejść. Czekajcie, sobie zobaczę tutaj szybcioro. No szybcioro. Kurde. O tak zrobimy. Czekajcie. Tutaj może będzie. Może tu będzie pisać, co ja mam tu zrobić w ogóle muszę, bo ja już tu sam nie wiem. Tak przede wszystkim. Czekajcie. A my sobie popróbujemy tu. Niech się coś czyta. Mi się wydaje, że o te trzeba. Kurde. Właśnie tu jest najgorszy. Nie wiem, czy to jest ta druga misja już, czy to jest pierwsza. Dobra, to już wiem. Tu chyba trzeba tymi teraz. Te też nie, cholera. Właśnie ja tu nie wiem, które mam klikać. To jest właśnie najgorsze. Te nie, te odpadają klawisze. Cholera. Te nie, te odpadają, bo no tu spada to od razu, cholera. Mi się wydaje, że 4-6, ta klawiatura numeryczna. Ale, no też nie, bo to też odpada. Cholera. Właśnie, to jest najgorsze. Wiem już, czekajcie, wiem. Ja muszę się... Już wiem. Czekajcie, spróbujmy coś takiego zrobić.
Puszczaj drani! Próbuję ci pomóc! Pomóc ci! Pomóc ci! To też nie da, nie da rady, kurde! To jest właśnie najgorsze. Czekajcie, wiecie co? Chwila. Ja tutaj na chwilę grę zacząłem nagrywanie i ja sobie muszę to, kurczę, powiem wam, no, obejrzeć, bo ja powiem ni cholery, nie wiem jak to przejść mam. Klikam 4-6 w klawiaturze numerycznej, działa to, ale jak klikam AD, ni cholery nie działa, a strzałki też nie działają. Ja za chwilę tutaj, zaraz wracam, okej? Okay? Dobra, już jestem z powrotem, moi drodzy. I cóż, lecimy. Dobra, świetnie. Aj, co jest? Dobra, czy ja tu w ogóle byłem w tym miejscu? Ej, halo, czy ja w ogóle byłem w tym miejscu? Ej, ja tu nie byłem, powiem wam szczerze. A dobra, już wiem, bo ja tego dziada, powiem wam, przydusiłem już tym. Bo tu mi się gra zapisała właśnie przy tym miejscu. Właśnie, ja zapomniałem, na litość bosku. Okej. Okay. Jesteśmy dalej już troszeczkę. Tam chyba dostałem jakiegoś... Nie wiem, co ja dostałem, ale chyba... Zapomniałem już. Coś dostałem na pewno. Zaraz zobaczę w tym, w statystykach. Jakiegoś 25 punktów doświadczenia, ale... Zaraz popatrzymy, co nie Tomb Raider. Dopiero początek gry, o ja pikole, fajnie. Znaczy dopiero początek... O, właśnie, tu jakieś punkty doświadczenia plus 300, świetnie. Fajnie, fajnie. I sobie zaraz popatrzymy, powiem wam jeszcze przy okazji. Wiecie na co? Na osiągnięcia, wiecie? Przy okazji. Nie wiem, czy to się nagra, czy nie, ale chyba tak. Właśnie. Tutaj powiem wam, nawet fajne są te osiągnięcia. Powiem tak. Najfajniejsze... Najfajniejsze to będą, kurde, zabijanie, ukończ grę, o, na przykład, albo przeczytaj 25% reliktów, co nie? Ale dobra, na razie sobie idziemy powolutku tutaj. Czekajcie, czy tu jakieś jest wyjście? Szalupa, gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. Dobra, lecimy powolutku. Odnajdź ślady. Odnajdź ślady. Dobra. Powoli. Dobra, damy radę? Cholera. Dobra, daliśmy radę, świetnie, dawaj, skacz! Uff, ledwo, powiem wam, się przestraszyłem. Bez kitu. Się dygłem, powiem wam, troszeczkę już tych skoków, co nie? Fajnie ona tak, kurczę, powiem wam... Fajnie tak skacz, znaczy takie robi, powiem wam, uniki, co nie? Patrzcie. Fajnie to wygląda, powiem wam. Wygrała, nie wiem, w jakiegoś hokeja. Co my tu mamy w ogóle? Co to jest w ogóle? Dam radę. Boże. Dalej.
kurde, ciężkie jest to coś. Ja pikole. Ała. To bolało. O cholera. Wow. Ale miała farta, kurczę, nasza, no, Lara. Nasza Larunia. Czekajcie, bo tu... Dobra, lecimy powolutku tutaj. Dobra, co my tu mamy w ogóle, tak a propos? Jakieś drzwi mamy, a nie. A nie, wdrapywanie, okej. Rzeczy sam. Okej, coś mamy tu. Sam! Musieli tędy przechodzić. Okej, już jestem. Sorry, że tak kurczę przerwałam, ale miałam no telefon. Muszę ich znaleźć. Cholera. O Jezu! Au! Ty, ale mikrofalówkę trzyma skubane. Dobra, trzeba się gdzieś tu schronąć. Znaczy schronić się trzeba. O Jezu. Odpowiedzcie, proszę. O kurde, ostatnio zapałkę ma, serio. Ale jakieś duże zapałki ma, ja pierdzielę. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Dalej! Bo znowu przegrywasz. Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział.
Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yama Tai... Nikt nie wierzy, że Yama Tai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yama Tai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yama Tai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Siedzieć. Dobra. Czy coś się odblokowaliśmy? Zblokowano galerię. Czekajcie. Menu główne. Aha, tam. No dobra, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. W tej chwili się z wami żegnam. Czekajcie, czy da się wejść do tego ognia? Nie da się. Specjalnie tak zrobiła gra, ale dobra, okej. My się w tym miejscu oczywiście żegnamy. Znaczy żegnam się. Lara też się żegna. No, Lara, pomachaj. No dobra, nie umiesz, okej. Nauczysz się kiedyś. To ja pomacham do was. Tak sobie wyobraźcie, że do was Mati macha, co nie? I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, co nie? I będziemy mieli pewnie przygody kolejne i cześć.